Siemanko, z tej strony Mati i witam was w kolejnym odcinku od Zera do Street Workoutera, gdzie pokażę wam, jak wybić się na ponadprzeciętność. Dzisiaj pod lupę bierzemy pompki tradycyjne. Jest to zdecydowanie najbardziej uniwersalne ćwiczenie na świecie. Można je robić dosłownie wszędzie i na milion różnych sposobów. Na początku skupimy się jednak na tej najprostszej wersji, dzięki której będziecie mogli rozbudować swoją klatkę piersiową, zwiększyć jej siłę oraz wypracować niesamowitą wytrzymałość. Na początku naszą pozycją wyjściową będzie podpór przodem. Sylwetka napięta, zwłaszcza pośladki i brzuch. Wykonując ruch, pamiętamy, aby nasze łokcie wędrowały wzdłuż tułowia, a klatka piersiowa nie dotykała podłoża. Zatrzymujemy ją około 1 cm nad ziemią. Wzrok powinien być skierowany w podłoże. Chciałbym wam teraz przedstawić najczęściej popełniane błędy oraz to, czego warto unikać podczas wykonywania tego ćwiczenia. Brak napięcia brzucha, przez co nasze ciało łamie linię prostą. Łokcie rozchodzą się na zewnątrz. Odbijanie klatki piersiowej od podłoża. Wzrok skierowany przed siebie, tylko dla osób zaawansowanych. Zanim przejdziemy do łatwiejszych i trudniejszych wariantów tego ćwiczenia, chciałbym wam pokazać metodę na rozbudowę klatki piersiowej poprzez prostą zmianę ustawienia dłoni. Pompki szerokie. Maksymalne rozciągnięcie klatki piersiowej. Pompki wąskie, środek klatki piersiowej i tricepsy. Pompki tradycyjne, cała klatka piersiowa. Przejdziemy teraz do tych prostszych wariantów wykonywania tego ćwiczenia. Pompki na kolanach. Pompki z gumą fitness. Pompki na podwyższeniu. Teraz trudniejsze warianty tego ćwiczenia, które zdecydowanie pomogą osobom bardziej wprawionym i tym doświadczonym. Pompki z podwyższenia. Pompki z klaśnięciem. Pompki z gumą fitness. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie, że zostaliście ze mną do końca. Zapraszam was do komentowania, lajkowania i subskrybowania naszego kanału Sixpack TV. Następny filmik będzie niebawem. Widzimy się wkrótce. Siła! Siemanko, z tej strony Mati, a ja witam was... Jeszcze raz. Jest ich naprawdę bardzo dużo, ale dzisiaj skupimy się tylko na tych podstawowych, Dzisiaj na lupę, pod lupę... Jeszcze raz. Oraz to, czego warto unikać podczas... Jeszcze raz. Podczas. Na rozbudowę klatki piersiowej poprzez proste zmianę... Poprzez prostą zmianę ustawienia dłoni. Kurwa mać, blijać, suka. Mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie już niebawem. Także... Nie, jeszcze raz.